Aż się chce przytulić. Standardowo już Przemuś and... Łukasz. Powrócił, w końcu myślałem, że zostawi mnie na dobre, a jednak po długich i męczących wypadach w końcu mu się udało. Przemek, ja cię nigdy nie zostawię. Kochane, o! Słuchajcie, znajdujemy się w Cinema City w Arkadii na 14, wow, na 14 już produkcji from Marvel, tak policzyłem, ale tylko from Marvel Studio, czyli ten Marvel Studio, nie w ogóle Marvel jako Marvel w kinie, tylko Marvel Studio, 14 produkcja, Doctor Strange, bo... Come with me. Protecting this world, Mr. Doctor. Mr. Doctor, it's strange. Maybe. Who am I to judge? Boże, dużo, dużo, dużo będziemy chyba rozmawiać na ten temat. Łukasz, co sądzisz? Bo ty komiks też czytałeś, tak, z tego, co. Tak. Ja jestem, posłuchajcie, całkiem niedawno, świeżo można powiedzieć, po lekturze komiksu i jestem szczerze rozczarowany komiksem, ponieważ no, bohater wydawać by się mogło stworzony do takich historii marvelowskich, niesamowitych, wykraczających poza gdzieś tam taki komiks uduchowiony, prawda, gdzie nie ma zwykłej rozwalanki, ale jest też ten świat duchowy całkiem nieźle pokazany, jakieś tam byty astralne i tego typu akcje, z którymi można zrobić bardzo wiele dobrego, z którymi można stworzyć jakąś głębię fabularną i w ogóle. Tymczasem komiks jest niestrawny. Komiks jest bardzo jednowymiarowy, sztampowy, nudny wręcz. Rysunki jeszcze się bronią, ale całą historię przeczytałem i już ją zapomniałem. Przed filmem przeczytałem to po raz drugi i wiem, czemu to zapomniałem, bo to po prostu jest słabe, naprawdę słabe. I z tym większym lękiem szedłem do kina, Przemku. Z tym większymi obawami szedłem do kina, bo bałem się, że zrobią z tego kolejną superprodukcję, na której będę siedział, będę zastanawiał się, dlaczego ten film trwa 2 godziny, a nie ma nic do opowiedzenia. A tymczasem stało się zupełnie inaczej. Marvel już od pewnego czasu zamierzał się, żeby w to swoje filmowe uniwersum pakować w końcu świat magii, bo jak zapewne widzieliście, nie było tam w ogóle tej magii. Były podróże między wymiarami, inne planety, ale byli głównie kosmici, technologie, ale nie było... Superbohaterowie, no ale nie było w tym momencie czegoś takiego jak magia, ponieważ Marvel bał się, jak po prostu to akurat w kinie zostanie odebrane na dużym ekranie. I o mój Boże, i się to udało według mnie perfekcyjnie. Po prostu ten film według mnie jest zrealizowany tak, jak Marvel potrafi, czyli fenomenalnie. I standardowo Marvel sięgnął po postać, która, kurde, no, wydaje się być słaba, a jednak zrobili to znowu świetnie. Wcześniej Ant-Man, no, Człowiek-Mrówka, no jak to może wyglądać na ekranie, wyszło zajebiście. Exactly. Tak, Guardians of the Galaxy. Kto słyszał o Guardians of the Galaxy wcześniej, dopóki ten film nie wyszedł? Nikt! Wrażenia moje są bardzo pozytywne. Nie byliśmy na 3D, byliśmy na normalnym filmie. Ale z dubbingiem, bo jemu się zachciało dubbing. Tak, bo o tych godzinach jest dubbing, także sala po prostu razem z nami słuchała polskiego dubbingu i było świetnie. Dubbing polski nie jest najgorszy. Ale słuchajcie, no po angielsku jednak jest więcej tych smaczków i to jest najgorsze, no. Film rozpoczyna się rzeczywiście od takiego dość mocnego uderzenia, potem historia się rozgrzewa. Mamy głównego bohatera, który jest lekarzem, który ratuje ludzkie życie, który jest, tak jak bardzo wielu lekarzy, mrugam do was, zadufanym w sobie narcyzem, bezbłędnym, nieomylny, no po prostu wszystkie te przywary lekarzy jako takich możemy w tym filmie zobaczyć, więc polecam go wszystkim tutaj doktorom, albo inspe, albo aktualnie mającym swoje praktyki, który jest nieznośny dla swojego otoczenia, który owszem ma coś niesamowitego w tych rękach i potrafi robić cudowne operacje, ale jako człowiek jest to absolutne nieporozumienie. No i dochodzi w jego życiu do nagłej zmiany, no i nagle zaczyna w wyniku pewnego wypadku zaczyna być Strange. Zastanawiałem się, kto mógłby doskonale odzwierciedlić postać Strange'a z jego tymi negatywnymi emocjami, z negatywnym charakterem jako lekarz, prawda, z tym jego wielkim ego. I o dziwo właśnie Benedict Cumberbatch. Zawsze mam problemy z jego nazwiskiem. Znany wcześniej z doskonałej według mnie serii Sherlocka Holmesa. Z czym się pozwolę nie zgodzić, absolutnie. Tak, uważam, właśnie to chciałem powiedzieć, że Łukasz aktualnie nie lubi, ja uważam, że jest doskonała. Zagrał fenomenalnie. Szczerze, dla mnie
nie ma już innego Doktora Strange'a. Tak jak było z Iron Manem i Downey Jr. w roli właśnie Iron Mana, tak teraz mamy tutaj Benedicta w roli Doktora Strange'a. No zagrał perfekcyjnie, poszczególni aktorzy zagrali no fantastycznie, a teraz skupmy się może na Arcy Watcher, którego też mam problemy z nazwą wymówienia, chyba Łukasz mi pomoże. Cassius, jeśli tutaj nie zrobimy jakiejś literówki. Arcyłoc krwi i kości, nie jest to jakiś przerysowany klaun, jak wielokrotnie w tego typu superprodukcjach mogliśmy obserwować. Tutaj jest to rzeczywiście bohater, za którym stoi pewna treść. Jest to, posłuchajcie, bohater, który kiedy spotyka się i wchodzi w jakiś merytoryczny dyskurs z Doktorem Strange'em, stoją za nim pewne racje. I to są racje, które no, każą nam się zastanowić, czy aby doktor wybrał odpowiednią stronę. Także jest to, oczywiście zagrana postać absolutnie świetnie, ale ja bym, Przemku, jeszcze zwrócił uwagę na tutaj tą starożytną, czyli Tilda Swinton, która też obserwuje ją już od pewnego czasu, rzadko występuje w superprodukcjach, a tutaj proszę bardzo, świetnie, no w ogóle to jest taka mistrzyni, od której mógłbym się uczyć, no nie tylko gry aktorskiej, ale no całej ideologii. Tutaj jest bardzo, bardzo przekonująca. Zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i uważam, że sam casting w Doktorze Strange'u, no świetny, po prostu świetny, nie ma słabych punktów chyba. Potrafi i walnąć humorem, i potrafi powiedzieć coś w sposób naprawdę współczesny, czyli tą całą magię jest w stanie przedstawić nawet widzowi w taki sposób, że zaczynają po prostu rozumieć. Bitwy, pojedynki są nieprawdopodobne. Zaginanie czasoprzestrzeni jak w Incepcji, połączone z doskonałą choreografią, jeśli chodzi o sztuki walki, z wymyślnymi broniami, z teleportami, prawda, w różne miejsca na świecie, nawet w epicentrum mroku. Wow. No, ja się zastanawiam, jak to wszystko zrobią, jak to wszystko ogarną i ogarnęli to nieprawdopodobnie. No. Całe te CGI nie razi sztucznością i nie jest CGI dla CGI, to znaczy rozumiemy, dlaczego zostało zastosowane. Czy ma słabe strony? Na pewno film jest podzielony na nierówne takie części, jeśli chodzi właśnie o czas. Mówimy tutaj o czasie, a tu wiesz. Po pierwsze, powinien być rozwinięcie, prezentacja i pojedynek, a ta finałowa scena pojedynku była dla mnie za krótka. A sam rozwój, prawda, duchowy Doktora Strange'a był dla mnie za długi, prawda? Mogliby to troszeczkę pozmieniać czasowo, ale ogólnie nie nudziłem się na tym filmie w ogóle. Od razu wam mówię, ja się w ogóle nie nudziłem na tym filmie. Ten film po prostu mnie rozwalił totalnie. Mi się siku chciało i nie poszedłem zrobić siku, bo chciałem nic nie stracić. Jest to zarzut, który mogę postawić praktycznie każdej superprodukcji, nie tylko ze stajni Marvela, ale także konkurencyjnego DC, no. Przegadanie. Tutaj ono jest w małym stopniu, ale jest widoczne. Jest Stan Lee, szukajcie go. Bo na pewno go znajdziecie, niesamowitego twórcę całego, można powiedzieć, uniwersum Marvela, wszystkich bohaterów, także zresztą Doktora Strange'a. Humor. Pomimo historii, pomimo tego wszystkiego, Marvel nie zapomniał, że ciągle ma być zabawnie, ciągle ma być śmiesznie, pomimo sytuacji, ciągle ma być na luzie, czyli mamy te takie filery, że na przykład chwilę odetniemy, pośmiejemy się i tego humoru jest naprawdę dużo i naprawdę jest na świetnym poziomie. Dobry, bardzo dobry film. 9 na 10, 10 na 10. No, Przemek jest w naszym tutaj związku bardziej chyba wylewną osobą. Ja daję filmowi uczciwe 8,5, może nawet chwilami 9 na 10 za to wszystko, co żeśmy tutaj wymienili. Idźcie do kina, nie rozczarujecie się, nie musicie nic wiedzieć o głównym bohaterze, możecie pójść jako totalne świeżynki i zapewniam was, będzie wam się podobało. Szukajcie smaczków, bo tych smaczków jest naprawdę dużo. Bardzo, bardzo miło było nam tutaj gościć w Cinema City Arcadia, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. A was zapraszamy do kina, pójdźcie, warto ten film zobaczyć, polecamy i żegnamy się z wami. Cześć! Marvel wygrywa, DC, a szkoda. Trzymajcie. No, pa. You wonder what I see in your future? Possibility.